Kochani bracia kapłani, czcigodne siostry, siostry i bracia w Chrystusie Panu, rodzino Radia Maryja, telewizji Trwam, wszyscy uczestniczący w tej mszy świętej poprzez telewizję Trwam. Kochani, wczoraj w Kościele rozpoczęliśmy tydzień miłosierny, tydzień misyjny. Przypominamy sobie w tych dniach, że wspólnota chrześcijan nigdy nie zamyka się sama w sobie, że jej życie wewnętrzne, życie modlitwy, słuchanie Słowa Bożego, nauki apostołów, wykonywanie miłości braterskiej, łamanie chleba osiąga swoją moc tylko wtedy, kiedy staje się świadectwem, wzbudza podziw, rodzi nawrócenie i staje się przepowiadaniem i obwieszczeniem Ewangelii. Jezus Chrystus, którego poznajemy w Kościele, przynagla nas swoją miłością, abyśmy ogłaszali wielkie dzieła Boga. I wiemy, że radość Ewangelii napełnia serce i życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Wiemy także, że nikomu tej radości nie wolno zatrzymywać tylko dla siebie gdzieś tam w ukryciu. Przeciwnie. Od samego zesłania Ducha Świętego Kościół przyjął tę pierwszorzędną zasadę działania, otrzymaną od założyciela Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii, tym, którzy jej nie znali, że tym podstawowym zadaniem, powołaniem Kościoła jest zwiastowanie dobrej nowiny Jezusa Chrystusa. Oznacza to, że głoszenie Ewangelii jest konieczne, że jest jedyne w swoim rodzaju i nic i nikt nie może zastąpić go. Co więcej, jest ono pierwszym dziełem miłosierdzia, które mamy okazywać ludziom. I tego uczy nas Chrystus. Słowo, które dzisiaj kieruje do nas w liturgii Pan Bóg, wprowadza nas w spotkanie z Jezusem, który uzdrawia kobietę w szabat. Jezus rozpoznaje jej cierpienie. Jak dobry Samarytanin, zauważa ją i zatrzymuje na niej swój wzrok. Właśnie na niej. Historia życia tej kobiety nie pozostaje obojętna Jezusowi. On wie, że ona już od 18 lat cierpi z tego powodu, że nie może się wyprostować. Jezus okazuje jej miłosierdzie i czyni to w szabat, czyni to, czego nie przewidywało prawo, ponieważ ma dobrą nowinę dla niej. I żadne prawo nie może zamknąć drogi dla Ewangelii. Chrześcijanin nie znajdzie dla siebie żadnej wymówki, żadnego usprawiedliwienia, które tłumaczyłoby jego bierność czy opieszałość w tym, co dotyczy
misji ewangelizacyjnej. Jezus bardzo wyraźnie pokazuje nam, że kluczowe znaczenie w życiu człowieka wierzącego to pełnienie woli Ojca, a Ojciec pragnie zbawienia wszystkich ludzi, ponieważ pokochał świat, pokochał każdego z nas, pokochał Ciebie, mnie, każdą i każdego z nas. Pokochał wszystkich i tych, którzy jeszcze żyją w ciemności, bo nie poznali Pana. Kto zapali w ich życiu światło Słowa Bożego, jeśli nie uczyni tego uczeń Chrystusa? Nawet spoczynek szabatu musiał zostać zawieszony, byleby głoszona była dobra nowina, Ewangelia. Dlatego, kiedy Jezus zauważył kobietę, woła ją do siebie i nakłada na nią ręce. A ona natychmiast staje wyprostowana i zaczyna chwalić Pana Boga. Tylu dzisiaj ludzi nie może się wyprostować, spojrzeć w niebo. Mają głowy spuszczone, wzrok wbity w ziemię. Ich życie ogranicza się tylko do horyzontu, tylko do horyzontu doczesności. Kto pomoże im zobaczyć niebo? Czy wolno nam wymawiać się? Czy wolno nam się usprawiedliwiać? Nie mogę, nie mam czasu, nie mam prawa wchodzić w ich życie. Nie mam prawa wchodzić w życie innych ludzi. Jezus daje swoim uczniom takie prawo, by wchodzili w życie drugiego człowieka. I to nie tylko prawo, ale nakaz. Mówi: idźcie więc i czyńcie wszystkie narody uczniami. Idźcie natychmiast, ponieważ sprawy Boże jako jedyne wymagają pośpiechu. Idźcie natychmiast, ponieważ człowiek nie został stworzony przez Boga po to, aby się zatracił. Zatracił w tym, co chwilowe, co doczesne, ulotne, ale żeby został zbawiony, uszczęśliwiony na całą wieczność. Idźcie natychmiast, ponieważ każdy człowiek to jest cenny dar Boga. Każdy z nas jest chciany, jest kochany i każdy jest niezbędny. I Kościół jest posłuszny woli Bożej. Kontynuuje misję zapoczątkowaną przez Jezusa Chrystusa. Piękną kartę w dziele misji ewangelizacyjnej niestrudzenie zapisują między innymi misjonarze i misjonarki z Polski. Polscy misjonarze, którzy są obecni w 97 krajach świata, łącznie ponad 2000 zwiastunów dobrej nowiny, kapłanów diecezjalnych, zakonnych, sióstr i braci zakonnych oraz misjonarzy świeckich. Oni już usłyszeli, zrozumieli, co oznacza wezwanie Jezusa: idźcie i głoście. A zatem
poszli. Obok tych ponad 2000 osób z naszej ojczyzny, którzy dzisiaj posługują na misjach, Pan Bóg powołuje także wielu młodych ludzi, którzy po przygotowaniu w ramach swoich wakacji, urlopów wyjeżdżają na wolontariaty czy doświadczenia misyjne w różne części świata, by tam wspierać misjonarzy i misjonarki w ich pracy. Wśród wielu środowisk, które organizują takie zaplecze dla misji, warto wymienić między innymi Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu, Poznańską Fundację Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, wspierającą medycznie polskich misjonarzy, werbistowski projekt Apollos, wolontariaty związane i ze zgromadzeniem misjonarzy Kombonianów i Oblatów, Wspólnotę Przymierza Miłosierdzie, diakonię misyjną ruchu Światło Życie, Poznańskie Koło Misjologiczne, Akademickie Koło Misjologiczne, czy też różne misyjne inicjatywy parafii, które przygotowują i organizują grupy wolontariuszy jadących na letnie doświadczenia misyjne. W Poznaniu od kilku lat istnieje bardzo piękny zwyczaj, kiedy w Wigilię patronów katedry i miasta świętych apostołów Piotra i Pawła ksiądz arcybiskup metropolita Stanisław Gądecki posyła na te letnie doświadczenia misyjne młodych ludzi z różnych środowisk duszpasterskich naszej archidiecezji, modląc się za nich, błogosławiąc ich, wręczając im krzyże. W tym roku ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, pasterz naszej diecezji, powołał 60 młodych w różne części świata, między innymi do Argentyny, Brazylii, Indonezji, Izraela czy na Ukrainę, między innymi. Z samego tylko Akademickiego Koła Misjologicznego, które działa jako koło naukowe na Uniwersytecie imieniem Adama Mickiewicza w Poznaniu, w przeciągu ostatnich 10 lat wyjechało na doświadczenia misyjne ponad 100 studentów. Warto podkreślić, że wolontariaty misyjne w Polsce ciągle się rozwijają. Wiele środowisk zakonnych włącza się w to dzieło. Wielu młodych, mówiąc o swoich motywacjach, powołuje się na piękny przykład świeckiej misjonarki z Poznania, pani doktor Wandy Błeńskiej, która będąc lekarzem ponad 40 lat swego życia poświęciła chorym na trąd w Ugandzie. Niebawem miną 2 lata od jej śmierci. Każdego miesiąca przy jej grobie na cmentarzu przy ulicy Nowina w Poznaniu ludzie modlą się za misjonarzy i misjonarki oraz o ducha misyjnego dla naszego Kościoła. Owocem tych wyjazdów na doświadczenia misyjne są niekiedy rodzące się w ich uczestnikach
powołania do poświęcenia całego życia dziełu misyjnemu Kościoła, czy też aktywne zaangażowanie się w to dzieło w swoich diecezjach, parafiach, ruchach odnowy Kościoła czy grupach duszpasterskich. Moim zdaniem to zaangażowanie ludzi młodych w misję jest znakiem, którego nie możemy przeoczyć, i potrzebne jest nieustanne wspieranie tych inicjatyw. Miłosierdzie, które okazuje nam Pan Bóg, ma swoją dynamikę. On wypowiada do nas swoje słowo i stwarza na nasz użytek każdy dzień, który nam daje jako czas na pełne nawrócenie się do Niego. Miłosierdzie Boże bowiem oznacza czas, jaki daje Pan Bóg na nawrócenie każdemu człowiekowi, bo ono jest szansą na uratowanie swojej wieczności przez nawrócenie do Boga, swojej doczesności, swojej codzienności. Słowo Boże wzywa nas dzisiaj przez świętego Pawła: bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni i postępujcie jak dzieci światłości. Być miłosiernym to zapalić światło wiary w sercu bliźniego, wiary w Boga, w Jego miłość objawioną w Jezusie Chrystusie i wiary w dobre człowieczeństwo uczniów Chrystusa. A świat, w którym żyjemy, bardzo potrzebuje jasnego świadectwa słów, czynów uczniów Chrystusa, ponieważ potrzebuje światła Ewangelii. I dobrze to rozumieją wszyscy misjonarze, a wśród nich ojcowie oblaci, gospodarze tej świątyni w Obrze, w której jesteśmy. To stąd właśnie, z obrzańskiego klasztoru, z wyższego seminarium duchownego, od 90 lat młodzi zakonnicy jako kapłani i bracia wyruszają na peryferię świata, by głosić Ewangelię o miłosierdziu Bożym. Kiedy 7 października bieżącego roku Ojciec Święty przyjął na audiencji misjonarzy oblatów, którzy w tym roku świętują 200. rocznicę powstania swojej rodziny zakonnej, powiedział do nich: wasz jubileusz szczęśliwym i opatrznościowym zbiegiem okoliczności wpisuje się w jubileusz miłosierdzia. Zresztą oblaci Maryi Niepokalanej zrodzili się z doświadczenia miłosierdzia przeżytego w ów Wielki Piątek przed Jezusem ukrzyżowanym przez młodego Eugeniusza de Mazenot. I Ojciec Święty dodał: niech więc miłosierdzie będzie zawsze w sercu waszej misji i waszego zaangażowania w ewangelizację dzisiejszego świata. Bogu niech będą dzięki za tak wielu kapłanów i braci zakonnych, którzy w murach obrzańskiego klasztoru rozeznali i rozwinęli łaskę powołania
misyjnego. Bogu niech będą dzięki za misjonarzy, którzy odważyli się pójść, dokądkolwiek Jezus zechciał ich posłać, ponieważ w sercu swojej misji i zaangażowania odkryli Boże miłosierdzie. Bogu niech będą dzięki za tych 140 polskich misjonarzy oblatów, którzy usłyszeli przynaglenie Jezusa: idźcie i głoście, i zwiastują Ewangelię dzisiaj o Bożym miłosierdziu, z dala od swojej ojczyzny i od swoich rodzin. Jak Maryja poszła z pośpiechem do świętej Elżbiety, tak oni poszli bez ociągania, żeby zanieść swoim ubogim braciom i siostrom Jezusa. Podtrzymują w ten sposób jasny płomień charyzmatu zapalony przez Ducha Świętego w sercu świętego Eugeniusza de Mazeno. Charyzmatu, który każe mieć serce miłosierne i wielkie jak świat. Charyzmatu, który uzdalnia do patrzenia na ubogich oczami Jezusa ukrzyżowanego. Historia misyjna oblatów, jak przypomniał papież Franciszek, to dzieje licznych zakonników, którzy oddali, poświęcili swoje życie dla misji, dla ubogich, aby dotrzeć do dalekich ziem, gdzie jeszcze były owce bez pasterza. Jednak pole misji, jak się wydaje, rozszerza się dzisiaj każdego dnia, obejmując coraz to nowych ubogich, mężczyzn i kobiety o obliczu Chrystusa, którzy proszą o pomoc i nadzieję w jeszcze bardziej, najbardziej rozpaczliwych sytuacjach życiowych. Dlatego, jak powiedział Franciszek, potrzeba was, waszej misyjnej odwagi, waszej dyspozycyjności, by nieść wszystkim dobrą nowinę, która wyzwala i pociesza. Kochani, kochani bracia i siostry, każdy z nas posiada misję ewangelizowania, ponieważ cały Kościół jest misyjny. Pozwólmy więc dzisiaj Duchowi Świętemu, żeby rozpalał nasze serca ogniem gorliwości misyjnej i pomagał nam okazywać miłosierdzie w czynach i w słowach dobrej nowiny, ogłaszanej tym, którzy są daleko, i tym, którzy są najbliżej nas. Rozejrzyjmy się wokół siebie, patrząc oczami Jezusa ukrzyżowanego, a rozpoznamy w wielu naszych bliźnich cierpienie kobiety, którą zauważa Jezus w synagodze. Zauważymy tych, którzy są tak bardzo pochyleni, stłamszeni pod ciężarem własnych grzechów albo na skutek grzechów innych ludzi, że żadną miarą nie mogą się wyprostować. Oni wołają o miłosierdzie, wołają o dobrą nowinę, aby mogli podnieść swoje oczy wysoko nad ziemię i ponad to, co tylko przyziemne, i zachwycić się Jezusem. Drodzy misjonarze oblaci,
pozwólcie, że zwrócę się do was jeszcze raz słowami Ojca Świętego Franciszka. Niech te słowa będą również naszymi życzeniami dla was z okazji tygodnia misyjnego i tego jubileuszu 200-lecia. Niech Pan pozwoli wam napisać nowe karty historii ewangelicznie, jak te zapisane przez waszych współbraci, którzy w minionych 200 latach dali świadectwo niejednokrotnie swoją krwią o wielkiej miłości do Chrystusa i do Kościoła. Jesteście misjonarzami oblatami Maryi Niepokalanej. To imię, które święty Eugeniusz nazwał paszportem do nieba, niech będzie dla was stałym zobowiązaniem w pełnieniu misji i niech będzie ciągłym powodem do chluby także dla Kościoła w naszej Ojczyźnie. Amen.